Dzisiaj przed południem otrzymaliśmy po raz pierwszy informację dotyczącą sytuacji epidemiologicznej w Suwałkach i powiecie suwalskim. Wskazano w niej, że do chwili przekazania danych w Suwałkach i na terenie powiatu ziemskiego nie odnotowano ani jednego zachorowania wywołanego koronawirusem. Nie ma ani jednego przypadku hospitalizacji z podejrzeniem tego rodzaju infekcji. W kwarantannie znajdowało się 8 osób, a kolejne 45 w nadzorze epidemiologicznym. To bardzo dobre wiadomości, jeśli będziemy w sposób odpowiedzialny realizować zalecenia, unikać zbiorowisk, w miarę możliwości pozostawać w domach, zachowywać zasady higieny, damy sobie szansę na zdrowie. Jak informują specjaliści, w wielu przypadkach infekcje mogą przebiegać bezobjawowo. Dlatego tak ważne jest ograniczanie kontaktów interpersonalnych. Chrońmy szczególnie osoby w podeszłym wieku. Liczne urzędy i instytucje informują o zmianie zasad obsługi interesantów. Na bieżąco przekazujemy te informacje do wiadomości publicznej, korzystając nie tylko z przekazu telewizyjnego, ale także, a może przede wszystkim, z naszego profilu na Facebooku. Informujemy, że wszystkie publikacje dotyczące zmian godzin pracy, sposobu obsługi, zmian w komunikacji, zaleceń oraz rekomendacji sanitarnych, które spełniają wymogi emisji telewizyjnej, są i będą publikowane u nas nieodpłatnie.